Cześć, tu Jola. Witam Ciebie w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Dzisiaj pokażę, jak zadbać o swoją maszynę, co powinniśmy na bieżąco w niej robić, czyli czyścić, jak zdemontujemy chwytacz wahadłowy, jak zdemontujemy chwytacz rotacyjny. Na przykładzie dwóch maszyn dowiesz się, jak to zrobić. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Was taki zestaw, magiczne pudełko, które zawiera najbardziej podstawowe, potrzebne rzeczy, żeby przeprowadzić mini serwis w swojej maszynie. Czyli potrzebować będziecie jakieś ściereczki, och, wyskoczyła, już się rwie, do sprzątania w różnych kolorach. Otrzymasz w tym pudełeczku właśnie jakieś ściereczki, równie dobrze może być to ręcznik papierowy. Najbardziej niezbędny pędzelek do czyszczenia. Sprężone powietrze. I ja tego też będę używała. I jeszcze co my tu mamy? Olej. I w zasadzie więcej rzeczy na początek, naprawdę i tak na bieżąco, żeby dbać o maszynę, nie potrzebujesz. Schowam to na razie na miejsce i zabieramy się za pracę. Śrubokręt, jaki jest też niezbędny, jest zawsze w wyposażeniu standardowym w maszynie i jakiś troszeczkę mniejszy pędzelek też na pewno jest. Ja tutaj mam też sprężone powietrze. I tutaj nałożymy sobie taką rurkę, żeby było łatwiej dojść w różne zakamarki w maszynie. No ale zaczniemy od demontażu wszystko. Dla bezpieczeństwa, żeby nie pokłuć się, wykręć igłę. Ona nam tutaj nie jest potrzebna. Dokręć śrubkę, żeby jej nie zgubić. Zdejmiemy też stopkę, bo nie ma potrzeby, żeby nam tutaj przeszkadzała. I teraz. W maszynie z chwytaczem wahadłowym musimy zdjąć tak zwane wolne ramię, otworzyć tutaj tą część, gdzie jest schowany bębenek. Bębenek to jest właśnie to. Tutaj siedzi szpuleczka do szycia i tutaj za wiele czyszczenia nie ma. Jeżeli zauważysz, że są jakieś paproszki, trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem lub przetrzeć szmatką. I teraz tutaj, jak widzicie, po każdym szyciu zbierają się różne paproszki. Trzeba to na bieżąco usuwać. Z rzeczy, które jeszcze sprawdzimy, to zobacz, odchyliłam te łapki i teraz będę mogła zdemontować wszystko. Będą to takie dwie części. Mam całkowity podgląd, czy tam coś przypadkiem nie siedzi, może się zaplątała jakaś nitka. Wszystkie ewentualne jakieś paproszki teraz możesz sobie skrupulatnie oczyścić. I też jeszcze na koniec przed montażem, zobaczcie, wszędzie tutaj gromadzą się różne paprochy. Ta akurat jest dobrze naoliwiona, co jakiś czas tutaj czyścimy, więc ona jest zadbana. Ale tutaj może się naprawdę nagromadzić bardzo dużo paprochów. I dalej. Teraz odkręcimy płytkę. To jest naprawdę Twój domowy serwis. Nie ma potrzeby maszyny wysyłać do serwisu na takie typowe czyszczenie, bo to powinno być samodzielnie wykonane w domu co jakiś czas. Pytanie, co jaki czas? To zależy, jak długo szyjesz, jak dużo szyjesz i co szyjesz. Bo jeżeli będziemy szyli przez jakieś 2-3 dni polar, dresówkę taką z puszkiem, to mamy już na uwadze, że może tam bardzo dużo się nagromadzić tego pyłu i przeczyść. Jeżeli będzie to jakiś jedwab, czy takie no, bardzo szlachetne materiały, to na pewno będzie to dłużej bez czyszczenia. Zdjęliśmy płytkę ściegową i teraz sprawdź, czy tu między
ząbkami, nie nabiło się dużo filcu, czy nie ma jakiegoś tutaj zanieczyszczenia i to wszystko sobie przeczyść. Tak, to wszystko należy przeczyścić i na koniec, o, głęboko, głęboko tam wkładając rurkę od sprężonego powietrza, możemy to wszystko ładnie wyczyścić. Widzicie, ile tych paprochów wszędzie może się nagromadzić? To tutaj tak jest minimalna ilość, ale uwierzcie, że jak nie będziecie czyścili maszyny pół roku, to tam się naprawdę spotka Was niespodzianka. I teraz tak, zauważcie tutaj to miejsce, oto to jest właśnie nasz chwytacz. Przy okazji zobaczycie, jak maszyna pracuje. Waha się od lewej do prawej. I teraz montujemy z powrotem. Ten nasz półksiężyc, no nie da się założyć inaczej niż tak, jak trzeba. Czyli najpierw robimy, złapcie za ten tutaj czpień i wkładamy tak, żeby uzupełnić tutaj. Ja zaraz odsłonię ręką, bo tutaj no mam utrudnione zadanie. O, widzicie? Żeby uzupełnić tą drugą połowę. Teraz tą częścią, to jest góra, wkładacie. Najlepiej to robić też, jak maszyna będzie leżała. No, ale ja chcę, żebyście to wyraźnie widzieli. Da się i tak zrobić. Widzicie? Już jest włożone. Ma być to płasko. I teraz nie zapomnij o zapięciu tych łapek, bo jeżeli to nie będzie niezapięte, wszystko nam się od nowa rozpadnie. Prawda, że to jest wcale nietrudne i możemy sobie robić to naprawdę, ile odczujemy potrzebę, że jest do czyszczenia, to sobie właśnie w ten sposób demontujesz i czyścisz. Śrubeczki dokręcić z powrotem. Już mamy zamontowany cały tutaj dół maszyny i te właśnie elementy, które wcześniej zdjęliśmy. Tak, no oczywiście trzeba to dokręcić. Bębenek montujemy w jeden możliwy sposób, tak, żeby ten wysięgnik znalazł się tutaj w tym nacięciu, ale to użytkując swoją maszynę na pewno wiecie. I to cały proces demontażu i montażu maszyny do czyszczenia. Jeszcze przed zamontowaniem wszystkiego tam do wnętrza, gdzie jest umocowany ten czpień, dosłownie należąco maszynę możecie zaopatrzyć dosłownie jedną kroplą oleju. U mnie tutaj to wszystko jest tłuste, ale nie zalewamy tym olejem, że wlejemy tam łyżeczkę. Dwie, trzy krople oleju i to w zupełności nam wystarczy. Teraz pokażę Wam, ja to sobie jeszcze potem podokręcam, o, można też paluszkiem, już zakręcimy, żeby nie umknęło potem tutaj mojej uwadze. Dobrze, mocno śrubeczki dokręcić. Został montaż naszej stopki. O, i montaż igły. Jeszcze chwileczkę i już będzie w komplecie. Odkręcam śrubę, bo przed chwilą ją dokręcałam, żeby nie wypadła. I montujemy jeszcze igłę. Muszę sobie troszeczkę tutaj przesunąć, bo nie mogę wcelować. Tutaj jest tylko na zasadzie celuj w otwór i wepchnij do końca. Pamiętajcie, żeby zawsze igła była wsunięta maksymalnie do oporu w górę. Tak? I w tej chwili już wiem, że tam jest. I sobie dokręcam śrubeczkę. I
koniec czyszczenia dołu maszyny w chwytaczu wahadłowym. A teraz mamy maszynę z chwytaczem od góry, tym rotacyjnym. Odkręcę też igłę, żeby mi nie przeszkadzała. Stopkę zdejmę i odkręcamy płytkę. Tutaj już nie ma dolnego położenia, tylko wszystko będzie się odbywało z góry. Dwie śrubeczki trzeba niestety odkręcić. Ciach. Tu troszeczkę Wam pozasłaniam, ale już zaraz będziecie wszystko widzieć. Dobrze, mogę to też zdjąć, żeby było łatwiej mi sięgnąć do płytki. I tu zobaczcie, jakie niespodzianki na nas czekają. Ja może jeszcze wezmę najpierw, widzicie, zobaczcie, ile tutaj jest, no niestety, brudu. To są wszystko tumany pyłu, które są z materiałów podczas szycia. To się wszystko, ja tak specjalnie naśmiecę, żebyście to wszystko widzieli. To, że maszyna była też niedawno czyszczona, nie posiada znowu wałeczków. Tu uwierzcie, że między tymi ząbkami, jak długo maszyny nie będziecie czyścili, to tutaj ubiją się takie wałeczki z filcu i znaczy z tych pyłków tkaninowych będzie to takie prawie jak filc i to nawet może powodować złe transportowanie tkaniny. Czyli tu już pięknie naśmieciłam, zobaczcie jak pięknie i teraz wszędzie powymiatam to i jeszcze następna rzecz. Wyjmę to, czyli to jest ten bębenek nowoczesnego typu, który po prostu się tylko wrzuca w odpowiednie miejsce i tak samo można go wyjąć. I teraz, o z tej strony jeszcze tu właśnie od tyłu, ja widzę mnóstwo, widzicie? Widzicie moją szczoteczkę, ile tam było różnych brudów? Ona przed chwilą była czysta, biała. To jest pył gromadzący się z tkanin i tak jak mówię, ta maszyna była czyszczona niedawno. Także to jest Waszym obowiązkiem, żeby takie rzeczy sobie robić. Następna rzecz, o, można właśnie to wszystko przedmuchać jeszcze. O, widzicie jakie wychodzą jeszcze kłaczki. O, tu wszędzie są brudy i to wszystko, jakieś nitki. Jeszcze jedną rzecz, to tutaj chcę, żebyście zauważyli, gdzie taką maszynę się oliwi. Tu, po środku tego metalowego kółeczka jest taki jakby knot i tutaj wlewacie znowu dosłownie kropelkę, dwie kropelki oleju, oliwy i nic więcej robić doraźnie nie musicie. Dbamy tylko o czystość, o tu jeszcze jakieś tumany i żeby ją tak dogłębnie wyczyścić, możemy sprawdzić, czy w swojej maszynie możecie odkręcić dół. Jeżeli da się odkręcić gdzieś tutaj dół, to oczywiście już trzeba poprosić mężczyznę, to też od spodu można ją czyścić, ale to nie jest takie proste i nie jest tak na co dzień robione, jak te rzeczy, które chciałam Wam pokazać, że maszyny cierpią, jeżeli nie czyścimy ich dość często, a tak jak widzicie, to jest tylko wykręć płytkę, wyjmij koszyczek, kropelkę oliwy wlej po wyczyszczeniu, po przedmuchaniu takim właśnie sprężonym powietrzem i wszyscy będą zadowoleni. Tak, czyli obiecujemy sobie, że będziemy dbać o swoje maszyny.
Zestaw najpotrzebniejszych rzeczy do czyszczenia Twojej maszyny dzisiaj otrzymasz w promocyjnej cenie i jest to taki naprawdę niezbędnik. Także jeżeli tylko chcesz dbać o swoją maszynę w sposób taki, jak pokazałam w dzisiejszej nauce podstaw szycia, zapraszam Cię do zakupu. Myślę, że te podstawowe informacje, które Wam przekazałam, zachęcą Was do dbania o swoją maszynę. Taki zestaw do czyszczenia to jest takie naprawdę minimum, które każdy powinien mieć. Więcej naprawdę nie potrzeba. Jest tutaj powietrze sprężone, olej, ściereczki do czyszczenia, pędzelek i naprawdę więcej nie potrzebujesz. Zachęcam Cię jeszcze do przeczytania dokładnego wpisu na blogu Ultramaszyny www.ultramaszyna.com i tam mamy dokładne jeszcze omówienie, jak czyścić i konserwować swoją maszynę. Do zobaczenia w następnym odcinku Nauki Podstaw Szycia.